Jest niedziela, godzina 11. Witamy Was w ten majowy poranek. Młody katolik to kto? O to zapytaliśmy przechodniów. Wizerunek młodego katolika. Z czym się panu kojarzy? Z jakim wyglądem albo z jakim uosobieniem? Trudno mi powiedzieć na to pytanie. Z czym ci się kojarzy młody katolik? Jaka to jest osoba? Wierząca w Boga? No musi być przede wszystkim uczciwa. Uczciwa, spokojna, wierząca. No ktoś, kto nie boi się wyznawać wiary w Jezusa Chrystusa. Uważam, że powinien uczęszczać do kościoła, przynajmniej starać się uczęszczać i dawać dobry przykład innym ludziom, nie krzywdzić świadomie ludzi. Młody katolik to jest osoba otwarta, to jest osoba, która wychodzi do ludzi i to jest osoba wierząca, tak? Czym ci się kojarzy młody katolik? Z jakim wizerunkiem albo z jakim zachowaniem? No zachowaniem, że trzeba być wiernym Bogu. Ogólnie też odprawiać różaniec, się modlić. Tak jak ja robię to 3 razy dziennie, rano, popołudnie, wieczorem. Młody katolik mi się kojarzy z osobą wierzącą, która wierzy w Boga i uczęszcza do kościoła. Modli się. Nie wiem, czy się czymkolwiek wyróżnia spośród innych ludzi tak naprawdę. W sensie, no wiadomo, myślę, że dużo młodych ludzi zachowuje tą wiarę bardziej dla siebie. Tak myślę, w sensie też tak nie emanuje tym. Rozumiem. Młody katolik to jaki? Pełen wiary, aktywny, wierzący, angażujący się przede wszystkim w takie sprawy społeczne, sprawy kościelne. Gdybyś miał opisać takiego młodego katolika, takiego teraźniejszego, to jak byś to zrobił? Co ci pierwsze przychodzi na myśl? Leń. No jest leniem po prostu. No. Młody katolik jest leniem. No. Chodzi po prostu, bo musi i tyle. Młody katolik może być normalną osobą. Chodzi do pracy. Co musi więcej robić? Nic nie musi. No, zazwyczaj są to osoby, które po prostu są gorzej oceniane, myślę. Albo odrzucone przez społeczeństwo. Tak, przez to, że właśnie wierzą w Boga. Tak myślę. A dlaczego tak się dzieje? Nie wiem, dla niektórych wiara jest po prostu wstydem i nie chcą tego pokazywać. I jak ktoś już wierzy, to oceniają go inaczej niż powinni. Osoba, która ma jakiś swój pogląd na świat, na życie. Tak, jest w tym pewna. No to jak? Młody katolik to relikt średniowiecza, czy może człowiek żyjący tu i teraz? Poznajcie naszych dzisiejszych gości, Adama i Jacka. Siema. Jest godzinka 4. Ja powoli wychodzę już do pracy. Zrobię sobie kawkę, a my będziemy odpalać ten malutki samochodzik. Odpalamy i zaraz jedziemy. Dzisiaj bardzo wczesna pobudka, bo już o 5 rano udało się zrobić jajeczniczkę. Zazwyczaj jest to tylko kawa. I to bardzo szybka w drodze nawet do pracy albo już konkretnie w samej pracy. Także zapowiada się super dzień. Witam Was z kabiny ciężarówki, bo jak pewnie już wiecie bądź nie, pracuję w firmie transportowej, nie jako kierowca, tylko prowadzę tą firmę transportową wraz z rodzicami, jest nas do tego 3. Jest godzina 7, udało mi się o godzinę wcześniej przyjechać do pracy, przez co jestem trochę zespany, ale dzięki temu też będę mógł się lepiej przygotować na wyzwania dzisiejszego dnia. Zrobiłem sobie króciutką przerwę, żeby pokazać Wam, po jakich terenach tu się jeździ. Zobaczcie. Lasy. I w środku lasu piękny cmentarz. Już po pracy, więc czas na chwilę relaksu z książką.
No, tak jak pewnie już widzieliście, jesteśmy już poza ładunką i wyruszamy w drogę powrotną do Lublina. Tym samochodem z towarem w poniedziałek kierowca pojedzie na rozładunek, a my sobie grzecznie, powolutku wrócimy. Po tak ciężkim poniedziałku, 3 km, jest naprawdę bardzo dobrze. Essa! No, tak więc dojechaliśmy bezpiecznie, ja już siedzę w biurze, mam przed sobą laptop i niesamowitą stertę dokumentów, na którą już nie mogę się doczekać, aż zacznę ją robić. Wam bardzo dziękuję za uwagę i cześć! Ale codzienność to nie tylko praca i obowiązki wymieszane z różnego rodzaju aktywnościami. Codzienność to przede wszystkim modlitwa. Taka zwyczajna, prosta, przed krzyżykiem, często czytanie Pisma Świętego. To jest to, co pozwala mi żyć w pełni. Czy kiedykolwiek spotkaliście się z stereotypem młodego katolika? Jeżeli jestem młodym człowiekiem i mówię otwarcie, że chodzę do kościoła, no to generalnie ja już jestem sfokusowany na to, że idę do seminarium, nie? A, dokładnie. Jakby... Młody chłopak, tak, który chodzi do kościoła, no to fajnie by się u ciebie spowiadało, typowy tekst. Tak, dokładnie. Naprawdę? Byłbyś super spowiednikiem, no. Serio, często ktoś mi mówi, tak. O, i ty idź na księdza, u ciebie by się bardzo fajnie spowiadało, nie? Że najlepszym w przyszłości tekstem... ty pewnie będziesz księdzem. Tak, nie? Najlepszym takiego. Tekstem w tą stronę to jest powiedzieć, no wiesz, no przecież czarne wyszczuple, nie? No tak, ale czasem właśnie ja przynajmniej osobiście się spotykam, że jak mówię o młodym katoliku, no to od razu nie, no tak, długa spódnica, nie, przetłuszczone włosy, zazwyczaj tak to wygląda. Ja też nie lubię w tą stronę, jak to idzie. Strasznie, no właśnie, strasznie nie lubię. No, bardzo dużo ludzi tak myśli, że to właśnie jest tak, że kojarzy się właśnie takie ozowe podejście, spódnice po kostki i... Związane włosy, tak, generalnie dokładnie. Bez makijażu. Bez koszula, literacji. Bez krawata zapięta, tak, pod tak, ostatni guzik. No tak, pod ostatni guzik, ulizane włosy, nie? I generalnie tylko do kościółka o 18 codziennie przez dokładnie. Cały tydzień. Zero jakichś spotkań, relacji ze znajomymi, tylko po prostu. Tak, a jak już spojrzę na tak alkohol, jest. To już wtedy mam grzech. Chociaż powiem wam, że po naszej sądzie, którą przeprowadziliśmy na ulicach miasta i pytaliśmy właśnie o stereotypy takiego młodego katolika, no to powiem wam, że bardzo mało ludzi wskazało konkrety. Raczej byli bardzo zapobiegawczy i mówili, nie no przecież katolik to jak każdy normalny człowiek. No tak, to jest właśnie... poprawne podejście, bo tak się powinno mówić, tak, dokładnie. Ale czy to też nie jest trochę tak, że my jako młodzi właśnie wierzący sami sobie te stereotypy trochę tak napędzamy? Myślę, możliwe. Tak. No oczywiście skąd się wzięły, także no, ja myślę, że to młodzi po prostu stworzyli stereotypy dla młodych, żeby jakoś tam... Pytanie, czy stworzyli o młodych, którzy są w kościele, czy stworzyli właśnie młodzi, którzy są w kościele sami o sobie? Sami o sobie. O, to ciekawe. A mi się sami wydaje... o sobie, na zasadzie jestem katolikiem, to muszę być trochę prześladowany, bo wtedy to tak lepiej... No bo to lepiej wygląda, męczony. Nie? Tak. Taki... Znaczy, ja myślę, ja bym jeszcze inaczej na ten temat spojrzał, bo w momencie, kiedy młoda osoba wierząca jakby deklaruje się, że wierzy, to bardzo, bardzo dużo narzuca sobie pewnych, można powiedzieć, obostrzeń czy jakichś tam ograniczeń wyzwań. Związanych, tak, wyzwań. Nawet niekoniecznie z tym, żeby jakoś siebie rozwinąć, tylko że tak wypada, tak? Uważam, że wiara w Boga, bycie katolikiem to jest zbiór wskazówek, ale nie tylko i wyłącznie obostrzeń i zakazów, bo wydaje mi się, że młodzi ludzie niewierzący, z których ja dużo mam do czynienia, to pewnie też, myślą, że wiara w Boga to są tylko i wyłącznie ograniczenia, i nic więcej. Po naszej stronie, że się tak wyrażę, piłeczka leży, żeby pokazywać światu, pokazywać ludziom, że jestem osobą wierzącą, nie jestem nawiedzonym człowiekiem, jestem taki sam jak wy wszyscy, tylko kieruję się pewnymi zasadami czy pewnymi wskazówkami, które daje mi na przykład Pismo Święte, tak? Czy to, czego nauczył mnie rodzice wychowując mnie w wierze, czy nauczył mnie kapłan, czy to, czego się dowiem w kościele. I to nie jest tak, że jak ja wchodzę do kościoła i mam kazanie, to na tym kazaniu ja słyszę, co ja źle robię, albo jak bardzo zły jestem, jaki powinienem być, a nie jestem, tylko chodzę dlatego, że chcę się dowiedzieć, chcę się rozwinąć, mam jakiś problem, powierzam go Bogu i wtedy szukam rozwiązania, cały czas szukam rozwiązania. Wierzyć czy nie wierzyć? Co jest dzisiaj łatwiejsze? Co jest łatwiejsze? Ciężko ocenić. To jest ciekawe pytanie, ale... żeby odpowiedzieć na to pytanie,
trzeba zadać też sobie pytanie, jak chcemy żyć. Jeśli na przykład postrzegamy życie w taki sposób, że chcemy przewegetować sobie te życie, to wierzyć jest ciężej. Myślę, że jest ciężej, dlatego że wiara wymaga jakiejś akcji, działania, zaangażowania. Są momenty, w których wydaje mi się, że gdybym ja w ogóle pożegnał się z wiarą i tak dalej, byłoby mi łatwiej. Zmieniłyby mi się jakby priorytety, zmieniłoby mi się jakieś tam moralne postrzeganie świata, wszystko by było git. Ale ja, będąc osobą wierzącą, odkąd moi rodzice mi to zaszczepili, i teraz ciężko by mi było nie wierzyć, nie? Ale ja mam tą świadomość, że są ludzie na świecie, którzy, tak jak Jacek powiedział, którym byłoby ciężko się uformować od samego początku, nie? A czym dla was jest wiara i przede wszystkim, kim dla was jest Pan Bóg? Papier, kamień, nożyce, kto pierwszy? Raz, dwa, trzy. Wygrałem. Czym dla nas jest wiara? Wiara to jest tak naprawdę dla mnie styl życia po prostu. Styl życia, styl rozumowania tego, jak wygląda świat. No ale przede wszystkim właśnie styl życia, sposób, w który po prostu można to życie przeżyć tak, żeby przeżyć je dobrze. Tym jest dla mnie wiara. Kim dla mnie jest Pan Bóg? Pan Bóg. Pan Bóg jest dla mnie konkretnie osobą, która może mnie przez tą drogę tej wiary przeprowadzić tak, żeby wyszło to dobrze, tak jak powinno wyjść. Dla mnie osobiście wiara to jest coś, co urozmaica mi życie. Dla mnie osobiście to jest okazja do tego, żeby rozwinąć się jako człowiek, żeby zawsze mieć pomoc. Bo każdy z nas na pewno potrzebuje pomocy, a ja tą pomoc znajduję w Panu Bogu bardzo często. Dla mnie to jest niesamowite doświadczenie, bycie osobą wierzącą i doświadczanie niesamowitych sytuacji, niesamowitych ludzi, a mając świadomość, że wszystkie te codzienne sytuacje, które każdy z nas może wypowiedzieć, jak właśnie poznawanie nowych ludzi, czy jakieś duże zmiany w naszym życiu, jeżeli ja to mogę Panu Bogu oddać i powiedzieć, że ej, gościu, ty mi też to dałeś, tak? Albo to w 100% to jest od ciebie, no to mam komu być wdzięczny, tak? To jest dla mnie plus. Okazuje się, że życie z Bogiem w codzienności może być całkiem fajne. Ale nie chodzi o to, żeby przeżyć, tylko o to, żeby żyć. Widzimy się już za tydzień.